Zrób otwór w lali dolarze. Jonathan przyniósł walizkę. Wysypał zawartość na stół. Wow, wszędzie są pieniądze. Umieść dolary na nitce. To cała girlanda. Weź to, Boa. W końcu mogę nosić pieniądze prosto na szyi. Monika jest miliarderką. Idź spać, piesku. Ach, ale jestem znudzona. Jej czuły mąż chce sprawić żonie radość. Skarbie, to wspaniałe Boa jest dla ciebie. Co za niespodzianka. Dzięki. Ale pieniądze nie przynoszą tej rodzinie szczęścia. Czegoś im brakuje. Lalilu znalazło to dziecko chodząc po wysypisku. Zrób dla niej sukienkę ze spandeksu. Mamy tu fartuszek zrobiony z grubego płótna. Cała jej sukienka jest w łatkach. Mamy paski materiału zamiast butów. Co mamy dzisiaj w śmieciach? Czapka! Ale mam farta! Dzień dobry! Ach, głodna jestem. Pora poszukać jedzenia. Proszę, pies pcha piłkę. Czy chce się pobawić? Nie, przyniósł jej słodki owoc. Dobra robota, dzięki! Rachel usłyszała smutne miauczenie. Dochodzi stąd. Halo, kto jest w róże? To przestraszona kotka. Rachel pomaga jej wyjść. A ze starej czapki zrobiła miękkie łóżeczko dla zwierzaka. Teraz będziemy rodziną. Babciu, czy dasz nam trochę drewna? Zrobimy z niego pudełko. Weź koła. Połącz dwie pary osi. Ten drewniany wózek jest bardzo stary. Ma sznurek zamiast rączki. Wózek jest pokryty ziemią. Rachel idzie obok śmietnika, wrzucając jedzenie do wózka. Zostały nawet słodycze. Gdy zostawiła wózek bez nadzoru, pies złapał kość w zęby. Ej, oddaj! Ale też jesteś głodny. Muszę się podzielić. Możesz wziąć tę kość. Proszę. Narysuj parę kawałków. Musimy tylko skleić elementy razem. Pomaluj markerem po bokach. Zrób progi z wykałaczek. Użyj nitki do zrobienia strun. Ta gitara przeszła nie jedno. Taśma ledwie trzyma elementy razem. Rachel nigdy nie traci nadziei. Śpiewa piosenki, grając na gitarze, by zarobić nieco pieniędzy. Ma taki talent. Wow, na ulicy zalśniło złoto. Spójrz na to dziecko, Jonathanie. Może powinniśmy jej pomóc? Dziecko chodzi z nami. Rachel sięgnęła do nich. Szybko udajmy się do nowego domu. Pora zabrać się za gotowanie. Potrzebujemy jajka. Wbij je do garnka. Dodaj mąki i ugnieć ciasto. Poczekaj, aż wyrośnie. Teraz można je rozwałkować. Ukształtuj bułki i włóż do piekarnika. Czekając, pokrój pomidory i usmaż kotlety. Bułki mają chrupiącą skórkę. Teraz złóżmy wszystko razem. Dzieciaki kochają McDonald's. Musisz być bardzo głodna, mała. Jesteście gotowi zamówić? Kasjerka pokazuje im menu. Rachel jest zszokowana widokiem megaburgera. Chyba nie dam rady go zjeść. Kelnerka ledwie zdołała przynieść tego giganta klientom. Ale jest wielki. Ale Rachel zjada wszystko, co do okruszka. Masz spory apetyt. Pora wziąć kąpiel, Rachel. Ale to wszystko błyszczy. Rachel zdejmuje ubrania i wchodzi do wody. To pierwszy raz, gdy bawi się złotem. Monika dodaje brokatowej piany. Dziewczynę zakrywa miękka chmurka. Dziecko jest już czyste. Pora zabrać cię do stylisty. Działaj, Antonio.
co za słodzina! Wyczeszmy jej włosy i zaplećmy. Spójrz! Wow! Jesteś geniuszem! Wybierzmy tobie strój. Nie, ona potrzebuje czegoś złotego, tak jak my. Złoty kawałek spandeksu zmienił się w sukienkę. Na mankietach mamy koronkową tasiemkę. Nosi również fisznetowe elementy. Musimy tylko wybrać jej buty. Antonio dał radę przemienić nudne buty w nową parę. Ozdób warkocze złotymi kokardami. Teraz wygląda doskonale. Nawet stylista zemdlał, gdy stylizacja była dopracowana. Nasze dziecko jest przepiękne. Rodzice są zadowoleni z nowego wyglądu. Zrobię zdjęcie. Tata je wydrukował. Rodzinny portret trafia ponad kominek. Przemieńmy ten stary motocykl. Zakryj koła. Karoseria staje się złota. Reszta jest brokatowa. Ozdób motor drogimi kamieniami. To limitowany model dla VIP-ów. Kosztuje fortunę. Rodzice postanowili zrobić córce niespodziankę. Otwórz oczy. Wow, co to? W tej rodzinie nie chodzimy na piechotę. Teraz masz swój własny luksusowy pojazd. Łatwo nim jeździć. Tata pokazał córce, jak to się robi. Twoja kolej, by spróbować. Rachel poszło jak po maśle. Dzięki. To najfajniejszy prezent pod słońcem. Dodaj do plastikowej pokrywki stojak zrobiony ze szpikulców. Podkreśl na złoto. Na boku powinien być mikrofon. Posyp całość brokatem. Zakryj siatką. Zegnij warstwę miękkiej maty i pomaluj na kolor elementu. Rachel zasługuje na najlepszy sprzęt do nagrywania. Kolejny prezent będzie osobistym stanowiskiem do nagrywania. Rachel czuje się niepewnie, ale zaczyna śpiewać. Jej głos zabrzmiał zupełnie inaczej. Brawo! Dobra robota! Następną piosenkę zaśpiewali wspólnie. Zanurz plastikowy pierścień w szklance ze złotem. Doskonale! Ukształtuj złoty sznurek tego typu i zamocuj na końcach opaski. Spinka do włosów i koraliki zmieniają się w bransoletkę. Dokończ zestaw medalionem. Mama również przyniosła prezent. Dziecko, pora, byś miała własną biżuterię. Rachel przymierzyła opaskę i akcesoria. Pies również był zadowolony z błyskotek. Ukradł medalion i schował pod łóżkiem. Chodź, złodziejaszku. Wybierzmy dla ciebie obroże. Ta bransoletka będzie pasować. Rachel i jej zwierzak dzielą biżuterię. Kawałki modeliny zaczynają przypominać misia. Oczy i ciało są zakryte perłową farbą. Zabawka ma szmaragdowe oczy. Kryształy górskie tworzą połyskujący strój. Ta słodka zabawka kosztowała $1 000 000. O nie! Zapomniałam ulubionego misia na śmietniku. Gdzie on może być? Sprawdzę w koszu. A! Pomóż mi, Jonathanie! Oj, Moniko! To było zabawne, co nie? Przepraszam, skarbie. Robi się późno i nadal go nie znaleźliśmy. Mój miś! Mama czyta bajkę, by uspokoić małą. Ale tata naprawił sytuację. Mam dla ciebie prezent. To misio pasujący córce miliarderów. Jest cały w diamentach. To jest takie słodkie. Mam szczęście, będąc częścią waszej rodziny. Teraz nie boję się iść spać. Rachel szybko zasnęła z misiem. Daj łapkę w górę, jeśli podobał ci się nasz filmik. Zasubskrybuj Lalilu i sprawdź nowe wyroby dla lalek na naszym kanale. Oh, wow.